Siema, hejos! Dzisiaj lecimy na zlot z Kacprem na dwa motocykle. Miał być Cezary, ale jednak nie pojedzie, bo dzisiaj ma pracę. Leje paliwa. Leję paliwa i jadę. Za Chełmże lecimy. Lecimy za Chełmże, potem do Bydgoszczy. Na zawody Supermoto. O, już ktoś zleci na zlot. Dobra, ja teraz na maka. Zmiana baterii i lecimy. Pani przepuściła mnie do zapłaty na stacji i teraz... Czyściłem motocykl, kurde, czyściłem tarczę. Trochę słabe hamulce teraz są. Muszę trochę pohamować. Ostatnimi jazdami to zrobiłem około 1000 km ścigaczem. Czyli w 2 tygodnie. Kacper. Jesteś? Nie ma go. Siema. To zapierdalamy, bo szkoda czasu, nie? No. Co tak długo? Mówię, co tak długo dzisiaj? A, jeszcze w interesach dzwonili, wiesz? Dobra. O, nie chcę odpalić? Kurwa, zostawiłem na tym. Na stacji zostawiłem na stacyjce odpalonej gdzieś na pracy. O Jezu, będziemy palimy? Pchamy? No to dobra. O losie. Ale odwaliłeś. Zostawiłem na stacyjce jeszcze na skapa. Chryste panie. Ścigacza to jeszcze nie pchałem. Czyli jak odpalić M1 na pyta. Kurde mać. Udało się. Trochę powietrza sobie wpuszczę w ten kask.
O kurde, dzisiaj będzie gorąco, ja pierdzielę. Ja tak się zastanawiam, że taki oddech mam, powietrza nie mogę łapać, a ja przecież pchałem R1. Dobre, dobre. O, coraz lepsze te hamulce. Ale jeszcze, jeszcze. Jeszcze tylny trzeba podocierać. I wiecie co? Szukam lusterek do mocowania na czasze jednak z kierunkowskazami. Już takie znalazłem, od Ducati pasują. Najlepszy to by był, najlepsza opcja, jakieś podróbki do Ducati. Dzięki. Ciekawe, czy mikrofon wyłapuje wydech kadra. Wziąłem ze sobą drona, także się trochę ponagrywa. Ja chyba pojechał. Nie na Gdańsk.
pasażowi coś już nie pasowało. Że jedziemy środkiem. Chwila, moment. Ale dobra rzecz. Tam ruchy zajebiście się spisa. Siema. Siema. Jesteście stąd? Nie, ja jestem z Czepcza, ale przyjechałam na ten zlot. Na zlot? Tak. Lubicie ścigacze, czy co lubicie? No, lubimy, no nie ma co, no. A lubicie? Nie. A jak masz na imię? Klaudia. A ty? Emila. Emila.
fotę sobie czasnęliście z fajerką? Wiadomo. I nie chcecie jechać? Przejechacie? Kasper, ty byś dał się golnąć, nie? Ale z tobą. Nie, ze mną nie. To jest pojedynczo. Na plecaka, pojedynczo, nie? Każda z osobna. Chcesz? No chcę. Chcesz się przymierzyć? Mogę się przymierzyć. To poczekaj. To z tej strony chodź. Z tej strony? No. Dobra. Zawsze wsiadaj z tej strony, gdzie jest oparty. Tak, to są szale? No. O matko, czekaj, to Przymiarka. O Jezu. Cudowne. Pokaż, zobaczmy, ci pasuje. No siedzi ci Klaudia, wiesz? Nadaje się? Nadaje się. No. Wiadomo. Jak jeszcze się wbijesz w tego kombiaka, to już w ogóle będzie czad. Nie no. Robi wrażenie, nie ma co. Da się golnąć? Tu Klaudi? Jeździła rowerem już kiedyś. No, no to rowerem tak. Podobnie jest. Rowerem tak. A pan jak ma na imię? Jarek. A tam kolega? Kacper. To super, że wbiliście. Będziecie na kanale. No, cieszymy się. Możecie pozdrowić. Będziemy sławne. Pozdrawiam, będziemy sławne. To moja chwila sławy w życiu. Co, pozdrawiacie kogoś? Ale widzę, jak ty dotykasz tego sprzęta. No, piękne, no, zrobić. No, ładny, no. Ładny. No. A mówią, że ulep, wiesz? Że mój to ulep jest. Ale ten też ładny, nie? Ten też ładny, no. Kolor ładny. R1. No to super, to pionę przybij. Fotę macie. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki. Zobacz, na takim jakim tu jak wygodnie na takim. No tu we dwie wtedy. Radio, wideo, bo tu jeszcze kaseciaki są, nie? Pasażer jak wygodnie. No, tu są kaseciaki jeszcze. VHS-y. Nawet podłokietniki ma. No, no. Podgrzewane manetki, tu jest wszystko. To co, idziemy po sprzętach? Ponagrywać? No idziemy zobaczyć.